Język pisany i język mówiony to są jakby dwa dialekty tego samego języka. Nawet nie można przełożyć jeden do jednego, tak jak masz prowadzić wywiad z kimś, nie? Jest ten wywiad, to nie możesz go przepisać jeden do jednego, bo jak przepiszesz, to wychodzą blednie, nie? A co innego nie słyszało, nie? A słyszałeś normalną rozmowę. Witam Was, drodzy słuchacze, witam Was w podcaście Dyskusje o Książkach. Jest to odcinek 112. Będziemy dzisiaj rozmawiać o książce Mały Kapeć. Będę rozmawiać z autorem, z Bruno Kadyną. Witaj, Bruno. Witam, hej, cześć. Ja sobie tak myślałem, że to jest pierwsza książka, którą twoją przeczytałem, właśnie ten Mały Kapeć, chociaż ty napisałeś już sporo innych rzeczy, ale okazało się, że to nie jest pierwsza rzecz twoją, którą przeczytałem, bo czytałem w tej antologii Nieoczywista twoje opowiadanie Jełopka się chyba nazywała. Tak jest, tak. Jak ci się podoba? I łopka? No, była zaskakująca. To takie odwrócenie ról, bym powiedział chyba, nie? W tym opowiadaniu. Antologia nosi tytuł Nieoczywista, więc to nie mogło być oczywiste. A tak porównując właśnie teraz z Małym Kapciem, czyli z takim dłuższą książką, która tak jest nawet na dwie części podzielona, lepiej się czujesz właśnie w krótszej formie czy w dłuższej? Wiesz, to zupełnie inaczej się to pisze. Inaczej pisze się opowiadania, a inaczej powieść, więc. Ale czuję się tu i tu fajnie, i to lubię. Lubię pisać po prostu. Dzisiaj poświęcimy czas właśnie Małemu Kapciowi. Tytuł jest taki, powiem ci, jak mi to właśnie mówiła Dominika o tej książce, to powiem ci, ten kapeć jakoś w tytule mnie tak trochę odstraszał. Mógłbyś wyjaśnić naszym słuchaczom właśnie, o co tu chodzi z tym kapciem? Mały kapeć to jest statek. To jest ten statek. To usłyszałem to powiedzenie usłyszałem od starego marynarza, że taki statek jak właśnie ten z książki, to jest taki mały kapeć. 80 metrów, to co to jest? Dla takiego starego marynarza pełnomorskiego, no to nie? Dlatego. Ale słyszałem, że takie pytanie już było, czy to jest książka o problemach, czy to jest o problemach z impotencją? Takie rzeczy. Tak. Ale książka jest naprawdę bardzo ciekawa. Ja bym ją tak scharakteryzował, że ta pierwsza część jest tak, nie wiem, o walce młodego chłopaka ze swoją niską samooceną. Ta druga część jest taka troszeczkę bardziej sensacyjna, bym powiedział. A jak ty byś zachęcił czytelników do przeczytania tej książki, tak nie spoilerując za dużo? No i zawsze mam z tym problem, bo nie jestem w tym dobry. To jest najlepsza moja książka. Piąta już i najlepsza. I to też nie moje zdanie. Kto tak twierdzi, że to najlepsze? Ci osoby, które czytały i tam mnie czytują, no to powiedziały, że to jest najlepsza moja powieść. No i się zgadzam, też tak uważam. A jak zachęcić? Wiesz, ja jestem... Mi ciężko, bo ja wiem, ile pracy poświęciłem, jakie to jest złożone, żeby to wszystko sklecić. I teraz wyciągnij coś, albo powiedz jednym słowem, jednym zdaniem. Nie, żeby zachęcić do przeczytania. Nie? Książka jest ciekawa, na pewno. Tak ciekawa, że szybko się czyta i ciężko odrywa. Tak mi się wydaje. No, ja się jak najbardziej z tym zgadzam. Zacząłem czytać. Bardzo mi się podobało, bo nie wiem, czy dobrze scharakteryzuję. Jeżeli się mylę, to powiedz. Wydaje mi się, że główny bohater to jest taki, czyli taka postać nijaka, z którą się łatwo utożsamić każdemu czytelnikowi, ale która próbuje zrobić, mimo niskiej samooceny, próbuje się zmienić, próbuje walczyć ze sobą i powiem ci, to było bardzo ciekawe. Naprawdę wciągnęła mnie ta fabuła, bo ta pierwsza część książki to niby jest taka... Tutaj ta pierwsza część, no to mówi nam, jak to wyglądało, co do tego doprowadziło, do tej drugiej części, nie? Jak to się stało, że potem mamy, bo mamy przeskok w czasie, nie? Tak. Mamy przeskok w czasie między latem a zimą. Więc ta pierwsza część jest taka łagodna, ale ona jest potrzebna, no bo musimy wiedzieć, jak do tego doszło. Sama historia bardzo mi się podobała, jest ciekawa, ale fajnie zrobiłeś to, że mamy tych dwóch narratorów, nie? Czyli jest taki narrator, ten trzecioosobowy, który opowiada nam historię właśnie głównego bohatera, ale co jakiś czas są te wtrącenia kursywą, gdzie mamy myśli czy komentarze To są myśli Dawida, nie? myśli Dawida, nie? Słyszymy, co on
słyszymy, co on tak naprawdę myśli na dany temat. Jest w jakiejś sytuacji, przecież jest rozmowa, mówi jedno, a myśli drugie. Tak samo robimy często, nie? Tak, Też. tak. Dlatego ten bohater jest z krwi i kości. Tak. I mi się wydaje, że ten bohater, właśnie ten główny bohater, narrator, ten trzecioosobowy, to jest ten taki wszystko wiedzący. Z kolei Dawid, czyli te jego przemyślenia, to nie są wszystko wiedzące. To jest to, co on myśli. Czasami myśli. To jest tylko on, nie? A czasami ludzie co innego zupełnie, nie? No tak jest w życiu, nie? Nieraz to przeżyliśmy, że mówimy komuś coś miłego, a myślimy o coś innego zupełnie odwrotnie albo. Tak. I tutaj jest chyba też ciekawa rzecz, bo opisałeś w zasadzie, jak się czuje ktoś, kto ma właśnie takie niskie, kto ma takie niskie poczucie samowartości i kto z powodu, no tutaj jak konkretnie rodziców, źle myśli o sobie i w zasadzie zmienić sposób patrzenia na siebie jest chyba bardzo trudno. Ja sobie tak myślałem, że to w pewnym sensie jest takie samospełniające się proroctwo, że jak komuś powiesz, że ty jesteś do niczego, albo ty zejdziesz na złą drogę, to ta osoba czasami rzeczywiście, to nie jest stuprocentowe proroctwo, ale często to się spełnia. I tak samo w drugą stronę, jeżeli komuś powiesz, tobie się uda, ty dasz radę w tej kwestii, to też nie jest stuprocentowe, ale jest Tak, ale motywuje, nie? tak. Nakręca. Tak, i to takie samospełniające się proroctwo, że to coś powiesz i to się ma dużą szansę spełnić. Ma jakiś ładunek energetyczny, który pomaga, nie? Tak. Myślałeś, bo ja widziałem, że jedną z twoich książek została nagrana jako audiobook, gdyby właśnie. Wszystkie A. oprócz debiutu i na razie małego kapcia, ale to jest tak, a tak pozostałe trzy. Wpływ, ciężki bagaż i kocur. Tak, są audiobooki. A no widzisz. A teraz właśnie odnośnie tych narratorów. Czy myślałeś właśnie, żeby był jeden narrator, ale jakoś inaczej czytał? Tak, no to trzeba inaczej. Inaczej Aha. myśl przeczytasz, no to musisz oddzielić, nie? Bez takiego akcentowania, no to książka straci strasznie. Ten audiobook jest wtedy uboższy dużo, nie? Nie wiem, ścisłym głosem jakoś inaczej tą myśl przeczytać, nie? Ja nawet myślałem sobie, że byłoby fajnie, może nawet dwóch lektorów dać. I wtedy byłby innym głosem. Musiałby ten lektor czytać też, jak Dawid mówi, żeby to był jeden głos. I ten w głowie, i ten wewnętrzny, nie? Chociaż też mogłoby być mylne, czy on myśli, czy on to powiedział, nie? Tak. No, trudna książka do przeczytania, do nagrania. Tak. Lektor będzie miał tutaj zagwozdkę, co zrobić z tym. I to jest moja pierwsza twoja książka, oczywiście poza tym opowiadaniem, które czytałem. I no ja mam taki problem, nie, może ty się z tym też spotkałeś, że ludzie doszukują się autobiograficznych wątków. I ponieważ to jest jedyna książka, którą czytałem, to ja sobie w mojej głowie ty i główny bohater Dawid jesteście tą samą postacią. Wiem, o co chodzi. Tak nie jest. A tak procentowo, jakbyś powiedział, czy są jakieś wątki, czy twoje biograficzne, jakieś twoje przemyślenia, czy jakieś znajomej ci osoby, które. Wiesz, to tak, no to na pewno jest dużo takich osób w powieści. Znaczy dużo takich osób, dużo takich elementów, bo to nigdy nie jest jeden do jednego ta osoba, nie? Zawsze jest jakoś tam, zawsze jest to pozmieniane. Mnie procentowo w tej książce, nie wiem, 10% to jest chyba maks. No, czyli rzeczywiście, chyba mało biograficzne jest. To ja też się z tym spotkałem nieraz i to chyba to jest normalne też, nie? To jest tak automatyczne, że nie wiem dlaczego tak jest, ale że doszukujemy się. Znaczy ja już tego nie robię, się nie doszukuję, bo wiem, że ktoś jest takim debiutantem, takim zupełnie, że to jest pierwsza. Ale słyszałem takie głosy po przeczytaniu moich książek, że no wiadomo, że czyta autobiograficzne, ale nie, to na pewno piszesz o sobie. Ma być tak napisane, że to ma być, musi być postać z krwi i kości, to ma być prawdopodobne, to ma żyć, nie? Ale to już z każdą kolejną książką czy opowiadaniami, no to już przestali ci ludzie mówić, że to na pewno piszą sobie, bo się nie da, już tyle postaci jest przecież. W opowiadaniu social media jest malarz, psychopata, nie? Więc, a do malarza mi daleko, do psychopaty może trochę mniej, ale jednak, nie? Tak. No.
No to prawda, ja też tak mam. Jeżeli przeczytam dwie, trzy książki danego autora, to już przestaję doszukiwać. A po prostu trzeba ulepić, trzeba przemyśleć każde zachowanie, każdą chwilę życia bohatera w książce. Trzeba przemyśleć na każdej stronie. Więc jest ogromne pole do popisu. Co takim bohaterowi dacie? Jaką cechę? Jaką przywarę na przykład? Ostatnio ukazało się opowiadanie Misza w miesięczniku literackim Akant. I w tym opowiadaniu bohaterem jest Rosjanin. To jest świeże w miarę. Odnoszę się do wojny, do tego, jak ludzie teraz patrzą na. Jak się świat zmienił, jak ludzie patrzą na siebie, jak patrzą na Ukraińców, jak patrzą na Rosjan. Pomijając, to tamten bohater na przykład ma taką, drapie się pod pachą, bo zawsze się tam drapał, wiesz, coś tam ma taki gest swój, taki tik jakby, nie, że tam się drapie pod pachą. I to też daje, buduje w nim i daje mu takie, wiesz, daje mu ciało, nie, obleka go w to ciało. Już to zachowano. I dalej można budować sobie takiego bohatera i już wszystko przeszyć komuś. Tak. No tutaj Jakby. w tej książce ja tak zauważyłem, że Dawid ma taki zwyczaj, że jak się stresuje, ty to zaraz na początku napisałeś, to ziewa. O, ziewa, no właśnie. I to jest Też to. typowe, To było podobno. naprawdę ciekawe, bo potem za każdym razem, kiedy on ziewał, ja sobie zdawałem sprawę, że to. Tak, widziałem się co robi. Tak, że wiedziałem, że to po prostu stres jest, że on się w tym momencie stresuje. Sytuacja, w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, którą czytałeś, i jest tak, coś takiego, taki szczegół, to wzbogaca tą sytuację i ona jest prawdziwa. Wtedy wiem, im więcej takich rzeczy, nie może być przeładowane oczywiście, musi być ładnie wyważone, nie może być bałaganu. Ale zbudować scenę wtedy budujesz tak, że ona żyje, ta scena, nie? Że to się dzieje naprawdę. Tak. No, ja tutaj może fragment bym przeczytał z początku twojej książki. Proszę cię, tak. Dawid był chudy jak głodzony pies i zawzięty jak kutliwa baba. Mimo, że nie miał postury wojownika, trzymał ciśnienie i nie pękał z byle powodu. Kurczę, nawet z poważnego powodu. I wydaje mi się, że ten pierwszy akapit fajnie wprowadza nas, bo z jednej strony mamy takiego chuderlawego chłopaka, ale takiego, który pomimo tej wady, może jak na przykład właśnie słabość fizyczna, że on potrafi zadziałać, potrafi zrobić. Oczywiście on nie jest doskonały, bo tutaj w książce też mamy jego błędy. Pewnie niektóre nawet dość poważne, ale jednak jest taką postacią, bo nie wiem, czy nazwałbyś go Dawida bohaterem, czy to jest antybohater? To jest postać tragiczna, nie? Tak naprawdę, nie? To jest jego upadek, to jest historia jego upadku. Nie możemy zdradzić, jak to się kończy, no ale to nie jest, ani go nazwać bohaterem jakimś, nie wiem, no mam nadzieję, że mu się współczuje trochę, no bo on tam, mimo błędów, jakie popełnia, no to na wiele rzeczy jakby nie miał wpływu, nie? Jakby został upchnięty, tak jak to, o czym mówiłeś na początku, że jak się coś komuś powie, ty jesteś do niczego i tak dalej, to tak może przytłaczać. Taki niesie sobą ładunek negatywny, a pozytywny co innego, nie? Więc on tak, ja mu trochę współczuję, nie? Ja też. Tylko tyle, że ja zauważyłem może, że książka, właśnie te dwie części, jak są podzielone, ta pierwsza część jednak opisuje Dawida, który idzie chyba w dobrym kierunku. Wszystko wydaje się, że będzie lepiej, że czeka go lepsza przyszłość, że to nastąpiła zmiana, która doprowadzi do czegoś pozytywnego. No a potem niestety te zmiany, bo to są chyba te skrajności, nie? Że pewne rzeczy, które robimy, też może nie będziemy zdradzać, są do pewnego stopnia są dobre, ale jak pójdziemy może za daleko w jakimś kierunku, to ostają się tak. No i tutaj mamy też kilka składowych, które do tego doprowadzają. Nie zawsze, nigdy to nie jest w życiu jedna rzecz, tylko zawsze ileś się złoży na jakąś tragedię na przykład, albo na jakieś tam wydarzenie, czy na jakąś sytuację czasami, nie? Życiową, czy jakiś zakręt. Nigdy nie jest jedna rzecz, zawsze kilka się złoży na to, nie? I tutaj tak samo. Mamy żonę, nie? Która się zmieniła. Mamy tutaj. Właśnie o to też chciałem cię zapytać, bo my nie znamy rodziców Dawida, ale oni mieli na pewno na niego duży wpływ, bo to ta książka, narrator o tym wspomina i też sam główny bohater, ale w tej książce mamy kilka postaci kobiecych, które mają ogromny wpływ właśnie na niego. I w zasadzie, kiedy ja sobie tak pomyślałem, że kobiety potrafią nas mężczyzn zmienić na dobre, potrafią sprawić, że staniemy się lepszymi ludźmi, ale potrafią też zmienić nas w drugą stronę.
I jak właśnie ważne według ciebie są te relacje Dawida z tymi kobietami, które są tutaj w książce? No, oddziaływało na niego mocno, nie? I małżonka, i te kobiety, z którymi się potem gdzieś tam zetknął. Nie? No to mocno oddziałało, jak w życiu, wiesz. Zresztą, jak sobie jakie, wiesz, jakie mamy doświadczenia, nie? No jak masz doświadczenia już tam życiowe, już tych lat spor, no to już wiesz, to przyjąć do siebie, czego nie przyjmować, znasz swoją wartość i tak dalej. Jeśli jest młodym człowiekiem, tak jak Dawid, jeszcze takim powichrowanym, no to te kobiety ogromny miały wpływ na niego, nie? No małżonka, no to w ogóle królewna zmarszczulina, możemy to zdradzić. Tak. Ja sobie tak myślałem, bo ja lubię takie trzy powieści. Ja odnajduję w nich taki bardzo podobny wątek, tak jak właśnie Lalka, gdzie Wokulski staje się bogaty właśnie, żeby zdobyć sobie Łęcką. Podobny wątek jest w Przeminęło z wiatrem, albo na przykład Wielkim Gatsbym. Tam też są mężczyźni, którzy podejmują pewne działania z powodu kobiety. Później się często okazuje, że ta kobieta może nie była warta tego, ale gdyby jej nie było, oni by nie podjęli pewnych decyzji. Tam też było pokazane, no jak kobiety potrafią zupełnie zmienić życie. 180 stopni. No, tak. Tak jest. Temat, słuchaj, nie poruszajmy tego tematu, bo tutaj możemy przepaść. No, A a wiem, wszyscy wiedzą, o co chodzi. tak. Ale miałeś już może rozmowy właśnie z czytelnikami odnośnie właśnie tej książki Mały Kapeć. Chodzi mi właśnie o czytelniczki. Jak kobiety właśnie odebrały postać? Bo ja na przykład mam koleżankę, która też lubi czytać, i ja jej często daję książki, które ja przeczytałem, potem ona po prostu dostaje po mnie. Ale powiem ci, tak się właśnie zastanawiam. Bo dla mnie właśnie Mały Kapeć to taka trochę męska książka jest. Ale ja mam dużo czytelniczek też i lubią właśnie, lubią taki humor, lubią mój styl, jeśli właśnie chodzi o takie podejście męskie, nie? Też mi się wydaje, że ja piszę taką męską literaturę, nie? Ale jednak więcej czyta kobiet i to jest porażająca różnica między mężczyznami a kobietami i jakoś tam wiadomo, że jednym się podoba, innym nie, nie? Ale dają radę kobiety. Chociaż słyszałem też, czy ona nie jest przypadkiem za, czy nie wiem, czy to pani Iwona Dębska w Radiu Gdańskim powiedziała, czy to ona przypadkiem nie jest ta zmarszczyna za ostra, tak za mocna, przerysowana. No, możliwe. Może ktoś tak ma, nie wiem, to współczuję. To współczuję, nie? Znaczy, to było ciekawe, bo mi się podobało właśnie zmiany bo główny bohater ma żonę i ta bohaterka, ona się zmienia w czasie tej lektury. Ona jest, najpierw ma jedno podejście, potem zmienia się zupełnie i wydaje mi się, że w życiu tak bywa. Szczególnie właśnie, że ty nie wyjaśniasz tego w książce, dlaczego tak było, ale jest duże prawdopodobieństwo, że to ciąża, że kwestia hormonów, wielu innych rzeczy. Strach, on traci pracę, nie? Lęk przed, nie, wiesz, niepewność przed jutrem, no to zawsze jest kilka składowych. Czyli nie miałeś jakiejś krytyki z punktu widzenia czytelniczek, które, nie wiem, narzekały, że źle przedstawiłeś kobiety? Wiesz, jakby po takim czymś, po takiej lekturze, czytelniczka chciała narzekać, to wiesz, albo głupio, już głupio, głupio wysuwać jakieś pretensje, że będziemy być porównywanym, nie? Ze zmarszczuliną. Może nieświadomie się zabezpieczyłem przed tym, nie wiem, wiesz. Nie, ale jakoś tam, wiesz, no to ja nie opisuję nikogo konkretnego, nie? Tylko ona, bo ona jest troszkę przerysowana, ona jest mocna, nie? Że ona nie jest czarna, wie, czarno-biała. Wiadomo, że ma też dobre cechy i tak dalej. I tutaj czytamy, że ona była jakaś zupełnie inna, że co ciąży, tam coś się zmieniło w czasie, bo my już poznajemy ją w momencie, kiedy ona już jest inna, nie? No. Myślę, że będzie dobrze. Na razie jeszcze nikt nie krzyczał na mnie. No. No zobaczymy. Po przeczytaniu, bo znaczy ja już przeczytałem tą książkę, w zasadzie teraz będę chciał ją też dać dalej. Zobaczymy właśnie, jak kobiety spojrzą na tą No książkę. tak, no tak, daj znać potem. Tak, to mnie ciekawi. Mi w tej książce bardzo się podobała właśnie kwestia też tych ćwiczeń fizycznych, bo
Nie wiem, czy się zgodzisz z tym, ale mi się wydaje, że chyba szczególnie u mężczyzn wygląd zewnętrzny, czyli na przykład siła fizyczna, kulturystyka, ma ogromny wpływ na to, jak my patrzymy na siebie. I zresztą zewnętrzny świat też. Wygląd, no kobiety też, tak samo. To chodzi o wygląd w ogóle, nie? No każdy chce wyglądać fajnie, dobrze, nie? I jak coś osiągnie, no to wiesz, no cieszy się z tego jakoś, nie? Eksponuje. No to jest śmieszne, tak, ale młodzi ludzie bardziej, nie? Nie wiem. Z wiekiem to mija już. Nie zależy ci, tak jak wygląda. Aż tak, wiesz, żeby wyjść na ulicę, żeby nie wiadomo jak tam wiesz, czesać czy co robić, nie? Nie wiem, czy znasz to powiedzenie. Podobno Churchill powiedział, że jak był młody, to się przejmował tym, co ludzie o nim myślą. Jak był starszy, to się przestał przejmować. A jak się zrobił stary, to zrozumiał, że nikt się nim nie zajmował. Nikt się nie Czy spodziewa. ludzie w ogóle o nim nie myśleli. No, no dokładnie. Czasy mamy teraz takie, że możesz wyjść na ulicę jak chcesz. Możesz się ubrać prześcieradło i będzie okej, okay, nie? Kiedyś mówili, że jesteś świrem i tyle, i patrzyli i się śmiali z ciebie. Teraz nie. Teraz możesz jak chcesz wyjść. Z jednej strony fajne, nie? Ja czasami idę w kapciach. To tak, ale bo jest coś takiego, że nie wiem, mężczyzna, który idzie, który jest dobrze zbudowany, to on budzi jakiś respekt i ludzie też zewnętrznie na niego inaczej patrzą. Ja to na przykład zauważam w tym, że kiedy ja idę normalnie, ja jestem wysportowany, ale nie jestem jakiś szeroki w barach czy coś, po prostu normalnie wyglądam, wydaje mi się, to ludzie normalnie mnie traktują, ale powiem ci, kiedy idę w stroju, w moim opakowaniu, wiesz, do jazdy na motorze, jestem dużo większy wtedy. Powiem ci, ludzie ustępują mi drogi. Różny wygląd już taki, nie? Tak, tak. Już masz jakąś możliwość większą, nie? Odporniejszy, jesteś silniejszy, albo jak jesteś większy, no to widać, że to jest ktoś silny, nie? Ale powiem ci, to jest takie nawet śmieszne, że ja Tak. zauważam to, że ludzie zupełnie inaczej traktują do mnie. I w zasadzie, czytając właśnie o tym, jak tutaj Dawid trenuje, jak zmienia się, ja jestem w stanie zrozumieć, jestem w stanie wczuć się. Tak, chciałem cię zapytać właśnie o kwestię zdrady jeszcze, bo to jest taki temat bardzo śliski, bym powiedział, ale Sama zdrada. nie wiem, czy zgodzisz się z tym, że nigdy nie jest tak, że ktoś kogoś zdradza tak z taką determinacją, że po prostu zdradzę, bo jestem, nie wiem, po prostu takim złym człowiekiem i po prostu takie rzeczy robię, tylko ludzie, którzy zdradzają, mają zawsze jakieś wytłumaczenie. To może być proste wytłumaczenie, jak na przykład, nie wiem, że żona przesoliła zupę, albo że on mi ostatnio kwiatów nie kupuje już, Wiesz co, ale. to nie wiem, nie chcę mówić za kobiety, ale facet jak zdradza, to po prostu sami dla przyjemności, nie? Dla samego pożądania raczej nie ma jakiegoś powodu wielkiego. No większość przynajmniej, nie chcę mówić tutaj dla wszystkich. Ale facet. Aha, już potem mówisz, że usprawiedliwia zdradę. Bo powiem ci, że kiedy na przykład myślisz sobie nawet o przestępcach, nawet o przestępcach robiących takie bardzo złe rzeczy, to nawet oni mają jakiś swój kodeks moralny i oni robią coś, ale oni mają wytłumaczenie, czemu oni to robią. Że to jest jednak, że my jednak potrzebujemy takiego usprawiedliwienia. No Dawid też miał świetne wytłumaczenie, nie? Z którym starał się tam te sumienia jakoś zagłuszyć, nie? No, Więc... właśnie o tym sobie myślałem, nie? Że to jest takie właśnie zrozumienie siebie, nie? Że z jednej strony my potrafimy siebie usprawiedliwić, nawet jeżeli pójdziemy w jakąś taką złą stronę, nie? Jak to chyba naturalne też, że szukamy jakichś usprawiedliwień, nie? Żeby się z tym, żeby się nie męczyć, nie? Żeby nie dręczyło. No pewnie tak. No to jest temat do zgłębienia. Ale powiem ci, ja właśnie lubię takie książki jak ta twoja, bo one skłaniają mnie do przemyślenia. Bardzo mi się to podobało, że opisałeś głównego bohatera, jego przemyślenia, jego wyrzuty sumienia, czy może ich brak, ale nie dawałeś mi swojego punktu widzenia, tylko pozwalałeś mi jako czytelnikowi samemu podjąć decyzję i na przykład stwierdzić, że tutaj Dawid robił źle, tu zrobił dobrze. No to nie jest rola pisarza, nie?
No nie, niestety niektórzy pisarze próbują No właśnie. to jest. Nie, ma co narzucać, nie? Tak. Bo to już wtedy jest moim zdaniem jakaś taka. No albo piszemy prozę, nie? Albo umoralniamy kogoś. Nie tędy droga, może w beletrystyce. Tak mi się wydaje, przynajmniej. No, ja też tak myślę. Te dwie części książki, bo książka ma dwie części, ta pierwsza powiedziałbym, że jest taka obyczajowa, czyli po prostu opisuje Rozpętamy, tak. relacje międzyludzkie, Znajomy. a ta druga się robi taka sensacyjna. Którą część książki pisało ci się lepiej? Ojej, nie rozgraniczyłem, nigdy o tym nie myślałem. Wiesz, to tak samo się pisze. Mi się pisze tak samo całość, nie? Cały czas. To jest. Ja to po prostu buduję, ja to po prostu dziargam, nie? Klecę. I mi się cały czas pisze w taki sam sposób. Fajnie. Wiesz, czasem się męczę nad jakimś, co nie oznacza, że to będzie go złe, bo to nawet King powiedział, że czasami masz ochotę już wywalić, że nie masz się tak mordujesz nad jakimś tekstem i że mówisz i myślisz, że to będzie do niczego, a to zazwyczaj wychodzą najlepsze rzeczy, nie? To są jego słowa. Raz tak, raz nie. Uważam, nie. Ale ja piszę mniej więcej cały czas z taką samą zajawką, nie? Ja jestem rzemieślnikiem, ja to buduję wszystko. Więc siedzę i myślę. Z każdej strony to trzeba obstrzelić głową, z każdej strony zaatakować w miarę możliwości, żeby to było jak najlepsze. Nie? Dużo czasu. Dużo myślenia i dużo czasu. Ale to są Prawda. jakby dwa różne gatunki, nie? Obyczajówka i taka Tak, powieść sensacyjna, tutaj wmieszane jakby razem w tym. Czyli we wszystkich gatunkach czujesz się dobrze. Czy oprócz tych jeszcze jakieś gatunki lubisz? Nie wiem, science fiction. science fiction po prostu nie napisałem nic science fiction takiego twardego, ale fantastykę, mój debiut ma elementy fantastyki, to jest bardziej w stylu Jonathana Carola, Metalowa Dolna, taki realizm magiczny, nie? Ale ja, zobacz, jak biorąc pod uwagę tego małego kapcia i pierwszą i drugą część, no to mamy przeskok, mamy dwie części, Tak. ale gdyby tego przeskoku nie było i była cały czas powieść, no to byśmy płynnie przeszli do tej drugiej części, nie? Nie ma problemu, żeby to poprowadzić. Tylko, że to nie ma sensu, już za długie by to było, nie? Bo czytać cały czas o czymś życiu i tym się nic nie dzieje, albo powolutku coś dochodzi, no to byłoby już po prostu rozwleczone. Ale zobacz, czy tak życie nie wygląda? Nie wyglądałoby życie, jakby się tak działo. I teraz jakiemu gatunkowi przypiszesz swoje życie? W jakim jesteś gatunku literackim? W każdym prawie, nie? No nie jesteś w jakimś horrorze czy kryminale, nawet byś nie chciał być, nie? Ale gdybyś się znalazł, no to też no nie powiesz, że całe twoje życie to kryminał. Nie? Tego nie da się, nie, dlatego jest taki rozstrzał. Bo takie jest życie. Tak. Ciekawe, co by narrator powiedział o moim życiu. Musisz tutaj Takie. napisać książkę. No, to ciekawe pytanie zadałeś właśnie. To jest, jakiego gatunku jest moje życie? No nie szybko. A twoje życie? Uja. Jeśli powiedział, że jakim ty jesteś bohaterem, jakim bohaterem literackim byś się utożsamiał, albo do którego jakiego jesteś podobny. To ja powiedziałem, że do Martina Edena, wymieszanego z Randall, jak miał ten z lotu nad kukułczym gniazdem, patrz, nie pamiętam. Tak. Głównego bohatera. Tak. Mak Ojej. coś tam. McMurphy, no widzisz, właśnie. To jest taka mieszanka, Martin Eden z nim. No, obaj kiepsko skończyli. No Martin właśnie. Tak, Eden chyba się utopił, jeżeli dobrze pamiętam, nie? Na końcu książki zabił tam się. jest. Popełnił samobójstwo. No. A jego wykończyli. Nie, ja nim głodu się. No tam. Tak. No ale w zasadzie on już nie żył, można powiedzieć wtedy. Tak, no tak naprawdę mu pomógł, nie? Tak. To są powieści. Zapomniałem, jakie było pytanie, słuchaj. Nie, tak, zeszliśmy trochę. Piszesz już coś następnego może? Możesz zdradzić coś? Cały czas coś piszę, nie? To jest najfajniejsze. I piszę teraz, słuchaj, opowiadania. I to są opowiadanie jednego bohatera, które dotyczą takiego jakiegoś okresu z jego życia i jednego miejsca, nie? Konkretnej pracy, więc to będą różne sytuacje. Mogę zdradzić sobie trochę więcej tobie już. Ja 6 lat stałem na bramce w klubie nocnym.
do doświadczenia i to będzie wokół tego. Tylko zawsze mnie namawiali do tego, do napisania książki o bramce. Jakieś napisałem, zacząłem pisać lata temu Pamiętnik bramkarza. Taki tytuł był, już 240 stron, ale przestałem to pisać, bo to nie miało sensu. Nie, nie ma ani żadnego kręgosłupa, no bo wiesz, sytuacja, nie mam opisywać, jakie były sytuacje, co się działo, więc to nie miało sensu za bardzo. Poza tym ja nie chcę pisać też o rzeczach takich brutalnych, jakieś tam krew się lała. Nie chcę o takich rzeczach pisać. I wpadłem na to, więc nie miałem za bardzo pomysłu, co z tym zrobić, nie? Z tymi swoimi doświadczeniami, ale temat ciekawy, bo to był ten, jakby nie było, wiesz. A raczej bramkarze w takich klubach nie czytali książek, co dopiero mówię, co pisali, nie? Więc ja mam trochę do powiedzenia w tym temacie i wpadłem na pomysł, żeby pisać opowiadania. Właśnie jest jeden bohater, pracuje właśnie w tym burdelu, ale opisywać jedno powiadanie to jest jakaś jedna sytuacja, jakaś jedna przygoda, fajna rzecz, która się wydarzyła, śmieszna. I zrobić to tak, żeby było widać upływ czasu, czy tam doświadczenie jego, ale mamy antologię, mamy zbiór opowiadań, zaczynamy od początków bohatera, to są tylko opowiadania i mamy różne sytuacje z innego miejsca. Rozumiem. Zobaczymy, jak to sklecę, taki twórco mi z tego wyjdzie. W najgorszym wypadku po prostu będę miał kilka opowiadań i tyle, nie? Ale chcę to sklecić w jakąś coś grubszego, nie? W jakąś antologię. Właśnie nie wiem, jak to nazwać, no bo to mamy jednego bohatera, jedno miejsce, tylko mamy różne sytuacje, nie? Jak to będzie wyglądało? Nie Oglądałeś kiedyś taki film Wykidajło? wiem. Ja obejrzałem pewnie, ale to już, wiem, ci szczerze, nie pamiętam. Ale oglądałem, no jasne. Tak, może taki tytuł daj. Tak, nie, tytuł to jest Lekki Bałagan. Bałagan to jest tam w żargonie burdel. Jest Lekki Bałagan, historie klubowe, nie? Tak, na A, czyli razie taki tytuł masz już. roboczy, na razie roboczy, więc zobaczymy. Jeszcze daleka droga. Ja mam napisane trzy opowiadania, więc jeszcze daleka droga. A ile myślisz, że będzie? Nie wiem. Aż dojdę do końca, aż wyczerpię temat. Nie? Rozumiem. A ten przerwę. Albo wiesz, no może być też tak, że przegnę pałę, bo przez 6 lat to ja przeżyłem to moje. Więc może być tak, że tych tematów będzie za dużo, więc no nie wiem, wszystko trzeba przemyśleć, nie? I wyważyć. Tak, Ale to tak. jeszcze, więc to mi zajmuje na razie, nie? Czas. I jeszcze trochę zajmie, nie? Bo to. A czy jako autorów często się tak przedstawia jako takie osoby, które są po pierwsze obserwatorami świata, które patrzą na rzeczywistość i czerpią z niej temat do książek? Czy ty też tak byś siebie scharakteryzował, że lubisz patrzeć na to, co się dzieje i Jasne. zapisywać sobie w głowie pomysły, postacie. No jasne, czasami jest tak, wiesz, że gdzieś jestem, tak pomysły wpadają do głowy, że ty się nie spodziewasz tego, nie? Albo widzę, ktoś na przykład śmiesznie gada, albo ma jakąś właśnie charakterystyczną, jakąś taką przywarkę, coś, tego czasami zapiszę i wykorzystam, nie? Tak, jasne. Dobry autor, dobry pisarz musi być dobrym obserwatorem, nie? Świata. I odnosić się w swoich utworach do takich rzeczy, które są znane też innym ludziom, czytelnikom, żeby nie mieli problemu właśnie z utożsamieniem, ze zrozumieniem tego, o czym autor pisze, nie? Dlatego Dawid ma takie problemy, bo to nie jest proste, nie jest problem, nie był problem dla ciebie go zrozumieć, nie? Wiesz, że nie jest jakiejś kosmicznej, nieprawdopodobnej sytuacji, się znalazł albo wychowany. No tak ludzie byli wychowywani, nie jeden, nie? Nie wiem, czy byś scharakteryzował siebie jako takiego pisarza troszeczkę podobnego do Hemingwaya, czyli do osoby, która, nie wiem, musiała pójść na wojnę, żeby napisać później, komu bije dzwon, albo musiała walczyć z bykami, żeby potem opisać to, albo przynajmniej oglądać coś, żeby. Nie, nie, bo ja piszę też o takich rzeczach, których nie przeżyłem i nie przeżyję, nie? Nie, nie, no napisać, wiesz, zbudować postać malarza, psychopaty, nie? Jaką coś, co on tam w środku myśli, jaką się tam zachowuje. No to wiesz, to trzeba przemyśleć wszystko, zbudować. I budujesz tak, żeby ten bohater był prawdopodobny. Czerpiesz, dajesz mu takie rzeczy, które czytelnicy zrozumieją, nie? Oczywiście na przykład są dla nich nie do wyobrażenia, jeśli chodzi, żeby zrobić coś takiego, ale nie mają problemu, czy to nie ma problemu z tym, że on mógł, no, taka osoba mogłaby coś takiego robić, nie? No, dokładnie tak pewnie by się zachowywało, nie? Nie mając zielonego pojęcia, jakby naprawdę było, nie? Ale tak to musi być przedstawione. Przecież świat gangsterski, gdzieś takiego w filmach jest zupełnie inny,
albo w lwiej części inna niż w rzeczywistości, nie? Tak. No, niestety właśnie literatura i filmy mają tą wadę, że one upiększają czasami rzeczy, nie? I na przykład ludzie, którzy się tam naczytali o wojnach napoleońskich, to potem bardzo chętnie szli na pierwszą wojnę światową, walczyć w okopach, i potem się okazywało, że wojna to wcale nie jest taka romantyczna. Tak, Nie? no. Także Dokładnie. niestety to jest chyba wada właśnie filmów, to jest chyba ten grzech autorów, którzy właśnie czasami zbyt pięknie opisują na przykład mafię. Tak, albo na przykład, jeśli chodzi o to, to jest na przykład często opisana zbyt właśnie w drugą stronę, nie? Że tak nie wygląda rzeczywistość. Chodzą bandyci, że i tylko spojrzy, zabija wzrokiem, albo ktoś. Nie, tak nie wygląda rzeczywistość, nie? I nie jest czarno-białe. No, są bandyci, którzy, no wiadomo, nie poznasz na ulicy, nie zobaczysz, że to jest bandyta, nie? Nie jednego można poznać, ale ty mógłbyś, bandyta mógłby wyglądać tak jak ty, nie? Tak, Zobacz, tak. jest okrutnym człowiekiem, ale na przykład kocha zwierzęta, nie? Nie każdy bandyta jest czarno-biały, nie? To jest z gruntu zły człowiek, każdy jego postępek jest, że nawet zęby mi jest, wiesz, zresztą, nie? No, nie, tak świat nie wygląda, nie? Tak samo nie wygląda ten świat gangsterski. Jest tak, że na co dzień nie wygląda tak jak w filmach, ale są momenty takie, że nie pokażesz tego w filmach, nie? No, więc to tak. Rzeczywistość nie wygląda tak, jak jest nam przedstawiana. Ja na pewno nie napiszę fałszywej, gangsterskiej książki nigdy. Nie. Nie, to prawda, to prawda. Masz rację, nie? Bo czasem, szczególnie jak się przedstawi ten czarny charakter w postaci takiej, że nie tylko, nie wiem, tam morduje ludzi, ale też kopie szczeniaczki, to jest takie nieprawdziwe trochę właśnie, nie? Dokładnie, nie? Zawsze coś jest takiego, jest jakaś przeciwwaga, albo ktoś zły, no, lubi coś dobrego robić, nie? Może nie dla innych, ale w ogóle coś, albo dla zwierząt. No ja znam takie osoby, które nie podchodzi bez kija, no ale tak kocha zwierzęta, że to jest przecież dobre, nie? Tak. I fajnie. Jedna z ostatnich powieści Harlana Cobena, którą przeczytałem, tam była postać mordercy, który miał szczeniaczka i tam go bardzo kochał. Tam jest. I to, ta jego miłość do tego szczeniaczka wcale nie sprawiała, że on był mniej strasznym. Nie wybielała go w żadnym Tak. wypadku, ale buduje osobowość, nie? Ale tak jest życie, nie? Tak. Tak wygląda. No dokładnie, dokładnie. Ostatnie pytanie, które chciałem ci zadać, w zasadzie chyba odpowiedziałeś już na nie, ale zadam ci je, bo to jest właśnie moja pierwsza książka twoja, którą przeczytałem. Czy ty, gdybyś teraz zachęcił kogoś do przeczytania pierwszej książki, żeby zapoznać się z twoją literaturą, to zachęciłbyś do sięgnięcia do Małego Kapcia, czy do jakiejś innej twojej książki, czy może do opowiadania? Chyba do Małego Garcia albo do opowiadań, nie? Na mojej stronie są opowiadania te pierwsze, tam jest chyba 20 ponad, nie? 25, nie wiem. Ale jest sporo opowiadań, które sobie tam można w PDF-ie pobrać i poczytać, nie? To jest takie chyba najlepsze, jeśli chodzi o zetknięcie się ze stylem, nie? One nie są już tam, są z zeszłego roku chyba najświeższe. Nie wiem, ale możesz sobie zobaczyć, jakie pisze. I też każde jest inne, nie? Raczej ja lubię pisać tak jak każda książka jest inna, zupełnie tak lubię pisać każdy tekst, żeby się różnił jak najmocniej od innych. Nie jest proste oczywiście, ale fajnie, żeby było różnorodnie. Nie? Także zerknij sobie na opowiadania, jak masz ochotę, to tam jest. Polecam pierwsze, Prawa jej z gęby wisi. To jest takie dla dzieci, takich wiesz, ale że jak przeczytasz, to się nie będziesz męczył, nie? Że takie dla dzieci. Albo się przypomni młodość, taka wczesna. No to dobrze. W notatkach do tej audycji wrzucimy właśnie link do twojej strony, właśnie do tych opowiadań, gdyby ktoś chciał właśnie zaczerpnąć. No ja osobiście naprawdę polecam tego Małego Kapcia. Ten tytuł troszeczkę mnie odstraszył, ale kiedy zacząłem już czytać, się wciągnąłem i bardzo się cieszę, że Dominika poleciła mi twoją książkę właśnie i polecam, polecam ją. Dziękuję bardzo. Ja też polecam. Tak. Dziękuję Tobie za to, że znalazłeś czas, że mogliśmy porozmawiać. A Wam, drodzy słuchacze, jak zawsze, dziękujemy za wysłuchanie nas. Super, dzięki.